Cześć, z tej strony Anton. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku poradnika do modyfikacji Courseplay do gry Farming Simulator 17. Modyfikacje pobierzecie ze strony, do której link znajdziecie w opisie do tego filmu lub z popularnych portali oferujących mody do właśnie tej gry, czyli do Farming Simulator 17. Przed pobraniem modu zalecam upewnić się, że macie najnowszy patch do gry Farming Simulator 17, bo później możecie mieć problemy. Jeżeli zdecydujecie się na wersję deweloperską, pamiętajcie o tym, aby po pobraniu pliku zip rozpakować go, a potem ponownie spakować wszystkie pliki ze zmienioną nazwą pliku zip. Zresztą całą instrukcję dotyczącą instalacji w wersji deweloperskiej znajdziecie na stronie, o której wcześniej już wspomniałem. Aby w pełni wykorzystać możliwości Courseplay, potrzebna jest dobra mapa i ja zdecydowałem się na Pinecove Farm Final wersja 1.4 MP by Stevie. Moim zdaniem mapa ta jest jedną z najlepszych map, które w pełni mogą wykorzystać możliwości, jakie daje nam mod Courseplay. Oczywiście w opisie do filmu znajdziecie link, z którego możecie skorzystać, jeżeli chcecie pobrać tą mapę, ale nie wiem, jak długo będzie ten link aktywny, tak więc śpieszę się, bo naprawdę bardzo warto jest tą mapę mieć w swoich zasobach. No dobrze, to tyle tytułem wstępu, tak więc jeżeli macie już ściągnięty Courseplay, wrzucacie go do katalogu z modami, odpalacie grę, później wybieracie nowy save, odpalacie i oczywiście w kategorii z modami szukacie i odnajdujecie mod Courseplay, dodajecie go do listy modów i odpalacie grę. Kiedy odpalacie po raz pierwszy grę na nowym save z Courseplayem, wyskakuje taki monit. Są takie dwa pytania. Pierwsze, czy chcesz, aby pola były skanowane automatycznie? Ja to sobie zaznaczam tak. I później jest następne, drugie pytanie. Czy chcesz, aby pracownicy dostawali wynagrodzenie 750 dolarów na godzinę? Nie wiem, dlaczego to jest dolarów, ja mam euro ustawione. No ale tak jest, zaznaczamy. No i generalnie, o, już wtedy przeskanowane są pola. W przypadku tej mapy ten proces skanowania jest bardzo szybki, bo tutaj nie ma zbyt wielu pól, ale są oczywiście mapy, które mają więcej pól, tak więc ten proces skanowania może być troszeczkę długi, ale generalnie, no i też zależy od komputera, jakim posiadamy, tak więc, no, widzieliście, to nawet nie było, nie miałem szans wam pokazać, jak to wygląda. W każdym razie, na samym początku skanuje, jest włączone jak gdyby autoskanowanie tych pól. To skanowanie można wyłączyć, ale tym się nie będziemy zajmowali w tym odcinku. Zresztą to ma swoje plusy, że jest włączony ten autoscanning. Jak widzicie, teraz nic się nie dzieje, wszystko, nie wiem, jest normalnie, tak jakby to była normalna gra. Nie ma żadnego, nie ma jak gdyby żadnej ikonki, która świadczy o tym, że tu jest jakiś Courseplay, ponieważ Courseplay działa tylko i wyłącznie w maszynach. Czyli aby uruchomić Courseplay, musimy wejść do traktoru jakiegoś, albo do jakiejś maszyny. Czyli cyk, weszliśmy sobie do traktoru. I aby aktywować Courseplay, należy wcisnąć prawy klawisz myszki. Tak jak to u mnie było, ale wcześniej, ale tu widocznie preset jest trochę inny. I w takim wypadku trzeba wcisnąć lewy Ctrl i Delete. No i w tym momencie uruchomił się panel sterujący Courseplayem i rzeczywiście tutaj było tak ustawione, że był Left Control Delayed. To można sobie zmienić wciskając właśnie tą opcję. Mamy prawą myszkę albo Left Control Delayed. Jak akurat tutaj wszedłem, to był taki preset, że to był Left Control Delayed. No ale po prostu spróbujcie obydwóch opcji. Jeżeli wam na prawym klawiszu nie działa, to spróbujcie z lewym kontrolem and delayem. No więc tak wygląda generalnie ten panel do zarządzania Courseplayem. Tu jest kilka opcji, które będę opisywał w następnych odcinkach. W dzisiejszym odcinku mieliśmy się tylko skupić tylko i wyłącznie na tych podstawach, czyli
na tym, jak to wygląda, jeżeli wchodzicie po raz pierwszy z cosplayem do gry. No i generalnie to wszystko. Ta sekwencja klawiszy odpalania tego panelu sterowania jest dosyć istotna, ponieważ przy pracach z turem używamy czasami właśnie lewej, właśnie często używamy myszki i często musimy używać prawy klawisz myszki, sorry. Tak więc w takich sytuacjach, jeżeli będziemy dużo pracowali z turem, warto jest jednak zmienić sobie na lewy control delay. No dobrze, to byłoby tyle z podstaw. Mam nadzieję, że ten film prezentujący podstawy Wam się przydał, chociażby z takim oswojeniem się w ogóle, co to jest. Proszę zauważcie, że jest już w tym momencie kilka wersji cosplaya. Ja oczywiście sugeruję tą wersję deweloperską. Generalnie tam nie ma żadnych większych problemów, jest to w miarę dobrze przetestowane i rzeczywiście jest tylko jeden problem: aby sobie ściągnąć tą wersję deweloperską, musicie najpierw ściągnąć wersję deweloperską ze strony, której link będzie w opisie, później ten zip rozpakować, zaznaczyć wszystkie pliki w tym katalogu, z powrotem spakować, tylko że już ze zmienioną nazwę, bodajże to jest FS17, ale nie, w każdym razie po szczegóły odsyłam na stronę, do której link będzie w opisie, tam jest to wytłumaczone dokładnie, co prawda w angielskim, ale to jest w taki prosty sposób wytłumaczone, że naprawdę każdy sobie z tym spokojnie poradzi. Ja w tym momencie, jaką mam tutaj wersję, zaraz zobaczymy. Żeby się dowiedzieć, jaką wersję, to trzeba po prostu zobaczyć. W prawym dolnym rogu jest to wersja 5.01, później 00116.dev, czyli tak najnowsza bodajże wersja, bo ja ostatnio grywałem na wersji 00080. Tak więc troszeczkę będziemy testowali ten nowy cosplay. Tutaj są niewielkie różnice, no ale na pewno te opcje są już troszeczkę bardziej już widzę. Jest opcja oszczędzania paliwa nawet. Ciekawe. Będziemy się razem uczyli. No, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i zapraszam na następny odcinek, w którym będziemy wykonywać pierwszy kurs. I będzie taki prosty kurs ze silosów do punktu sprzedaży. Czyli wtedy traktor będzie jechał sobie ze silosu, który jest gdzieś tam daleko, do jakiegoś punktu sprzedaży, sprzeda jakieś tam zboże i wróci z powrotem do silosu. Oczywiście to będzie wszystko wykonane automatycznie, zaprogramujemy to, zapiszemy i to będzie następny odcinek. To wszystko w tym odcinku, pozdrawiam i zapraszam na następny. Anton.